Plaga szczurów na Podzamczu, za marketem Stokrotka przy ulicy Grodzkiej jest ich siedlisko. Biegają, wspinają się po barierkach i krzakach. Okoliczni przedsiębiorcy i mieszkańcy są przerażeni. W sobotę była otwarta ta buda. O, ja panu pokażę. Ja się zdziwiłam. O, i widzi pan? O, i ja podeszłam tak i byłam zdziwiona, mówię, szczury są, nie? Tutaj jest ten szczur. No i te drzwi były otwarte, było tak gorąco i właśnie od tego się zaczęło, nie? No. I tak teraz się namnożyły. A za chwilę ich będzie tysiące. Szczury stworzyły sobie dom w jednej z blaszanych but za marketem. W środku są śmietniki, więc szczury urządzają sobie tam prawdziwą ucztę. Nie przeszkadzają im klienci okolicznych sklepów. Biegają dosłownie między nogami przechodniów. Właściciele sklepów zgłosili problem do odpowiednich służb, ale nikt z tym nic nie robi. Straż miejska nie reaguje, a sanepid każe wysłać pismo. Problem tych szczurów pojawił się już praktycznie od miesiąca. No są interwencje zgłaszane, spółdzielnia w ogóle na początku nie reagowała, dzwoniliśmy dzisiaj do sanepidu, sanepid też kazał napisać pismo, no ale niestety nie ma czasu, bo one się rozmnażają, tutaj po prostu pchają się do piekarni. 10:30 było, one sobie normalnie tu spacerowały. Jak szalone latały, nie? No to klienci przecież wchodzą na... W ogóle się ludzie nie boją. Nie. Problem szczurów nie jest czymś nowym na Podzamczu. Wiele lat temu były w każdym śmietniku. Po zamurowaniu szybów sypowych gryzonie zniknęły. Teraz wróciły. Z plagą szczurów zmaga się również Piaskowa Góra. Najwięcej ich jest również za marketem sieci Stokrotka. Dajcie znać w komentarzach, czy spotkaliście się ze szczurami.